Dzień dobry, witam Was w piątek, w tą piękną pogodę w Hoboken. Dzisiaj Was wzięłam na spacer po Hoboken, bo myślę, że nigdy Wam nie pokazywałam tutaj miejsca, gdzie mieszkam, a może być to bardzo interesujące, bo tutaj w tym akurat miejscu, gdzie mieszkam, jest bardzo ciężko znaleźć wynajem mieszkania, jest bardzo ciężko znaleźć coś do kupienia, znaczy do kupienia może szybciej niż do wynajęcia. Także jak ktoś z Was kiedyś słyszał o Hoboken albo planuje wynająć mieszkanie w Hoboken, no to musi wiedzieć, że jest ciężko dostać mieszkanie na wynajem, ale też jest bardzo, bardzo drogo. Także mam dzisiaj ze sobą mojego wilka, który jest średnio grzeczny. I tutaj Was będę brała na... Chodź, Liśko. Chodź. Chodź, nie wolno. Chodź. I no i tutaj Was będę brała, zobaczcie się, jakie są piękne, piękne mieszkania. To są townhouse'y. Tutaj właśnie mam mikrofon, mam nadzieję, że mnie słychać. Jestem trochę przeziębiona niestety. Znaczy jestem już po chorobie, znaczy przeziębiona to jest i tak bardzo małe słowo, bo ja bym powiedziała, że byłam chora. I miałam antybiotyk, także siedziałam w domu przez cały tydzień, tak mnie zmogło, że tak powiem. Chodź, Liśko. Także będziecie tutaj dzisiaj na spacerze z Leo. Leo jest taki, kurczę, wilku. Taki wilku. Chodzi cały czas tam, gdzie nie powinien. On jest taki rakun. On po prostu jest taki rakun. On wszystko by zjadł z ulicy, z ziemi. Mój poprzedni pies taki nie był. Owczarek szetlandzki. A ten to jest taki, kurczę, rakun, on wszystko by zjadł, wszystko powąchał, wszystko polizał. No nie wiem, czy to brak witamin, ale on właśnie taki, on taki jest. No i tutaj znajdujemy się właśnie na, przy chyba już 12 ulicy w Hoboken. I zabieram Was na spacer i też Wam opowiem, jak mi starczy baterii wszystkiego. Mi tu pokazuje kamera, że ma pełną baterię, że mam 2 godziny materiału do nagrywania. Opowiem Wam, jak to było, jak się przeprowadziłam do Hoboken, ale też Wam opowiem ogólnie, jakie są plusy i minusy mieszkania w Hoboken. O, jesteśmy na 10, przepraszam. Jesteśmy na 10, musimy dotrzeć do 13. I na 13 skręcimy sobie w prawo i pójdziemy sobie nad wodę z pięknym widokiem na Manhattan. Także Wam też pokażę, jak ludzie mieszkają. Apartamenty tam kosztują około $1 milion. Kosztują tam $1 milion, bo też jak się zatrudniłam do teamu nieruchomości tutaj w New Jersey, to pracowałam z teamem, gdzie sprzedawali właśnie mieszkania w tamtym miejscu, ale to zaraz do tego przyjdziemy. Mogę tutaj trochę dyszeć, bo tak jak mówię, jestem po chorobie i mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać, bo ja czuję, że mam taką zadyszkę. No niestety. Wilku Was prowadzi. Jak Wam się podobają takie spacery, to od razu dajcie znać łapkę w górę i dajcie mi znać, że chcecie więcej takich vlogów oprowadzanych i gadanych. To na pewno dla Was nakręcę z Manhattanu, bo jest bardzo dużo fajnych miejsc do pokazania. No a jak wiecie, mam krótkie ręce i jak trzymam zawsze kamerę, to nie widać tego tyłu. A i tak zacznijmy, przejdźmy do... Wilku się wysikał. I słuchajcie, i przejdźmy może do początku historii, kiedy się przeprowadziłam do Hoboken, bo było to prawie 2 lata temu. I 2 lata temu nie chciałam się przeprowadzać do New Jersey. Chciałam się przeprowadzić do Nowego Jorku. Ale mój mąż bardzo nalegał na New Jersey, ponieważ tutaj było więcej pracy dla niego. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. No nie powiecie mi, że te kwiaty, to wszystko to jest... No, na pewno mieszkanie tutaj jest bardzo drogie, w tej akurat dzielnicy tutaj, w tym odcinku może, Hoboken, bo Hoboken ma też swoje złe okolice. Piękne townhouse'y, zobaczcie. Po prostu cudownie. Piękne kwiaty, mamy
No mamy już koniec maja. Wilku, idziemy czy nie? No i wyobraźcie sobie, że ludzie bardzo fajnie reagują z moją kamerą, jak idę, także się uśmiechają. Także akurat w Ameryce chyba myślę, że nie ma problemu z kamerowaniem. I słuchajcie, o, popatrzcie się, mamy hulajnogę za darmo. Jak ktoś chce. Ja to hulajnogę wspominam zawsze, jak ktoś sobie nogi łamał na hulajnodze. No i tak się przeprowadziliśmy do Hoboken, bo Hoboken jest, było też dla mnie bardzo taki convenient, bardzo blisko. Był bliski, można było bardzo blisko dostać pociąg na Manhattan. O kurczę, muszę się obwinąć z smyczy. No i bardzo było blisko, bardzo tak wiecie, było tak, że można było naprawdę dostać ten pociąg szybciutko i szybciutko się można było na Manhattan przetransferować. Także akurat jeżeli chodzi o Hoboken, jest bardzo blisko usytuowany Manhattanu, to jest dosłownie naprzeciwko Manhattanu. Można tutaj wziąć z tego ferry, można wziąć Pata, można wziąć autobus na Grand Central. Także transportation, czyli transport publiczny. Aha, co to jest, Leo? Jakaś budowa? I transport jest bardzo, bardzo taki szeroki, więc nie ma problemu z zabraniem transportu na Manhattan. Więc dlatego się musieliśmy iść tutaj na ugodę i musieliśmy się wybrać na do Hoboken się przeprowadzić, dlatego że jest to też bardzo bezpieczne miejsce. Ale to było, moi drodzy, to był 2021 rok, to było zaraz po pandemii i te ceny tutaj wynajmu mieszkań były w mega promocyjnych cenach. I udało nam się wyrwać mieszkanie w Hoboken za bardzo dobrą cenę u bardzo fajnego właściciela, który mieszka zresztą na Florydzie. Mieszka zresztą na Florydzie i akurat do dzisiaj mamy tą cenę mieszkania taką w miarę okej, ale uważam, że i tak to jest tanio jak na Hoboken. No ale niestety najwyższy czas się przeprowadzić. Więc przeprowadziliśmy się do tego Hoboken. Na początku dla nas wszystko było takie nowe. Wszyscy bardzo chwalili to Hoboken. I faktycznie jest to bardzo fajna dzielnica, to jest faktycznie dobre miejsce do mieszkania, ale jest też dużo minusów, o których Wam dzisiaj opowiem, bo niestety minusów jest dosyć sporo, jeżeli na przykład ktoś pracuje w Nowym Jorku, a mieszka tutaj, to jest naprawdę uzależnione od wielu, wielu czynników. Nie, tak naprawdę jego imię to jest Leo, się nazywa Leo, to jest jego prawdziwe imię, ale jakoś się przyjęło Wilku. I słuchajcie, no po prostu nie mogę, jestem zawsze zachwycona, jak tędy idę, tymi pięknymi townhouse'ami, brick townhouse, czyli tak zwane, tam pieski idą. Leo, sit! Czekajcie, jesteśmy teraz na 13 ulicy, więc teraz już powoli będziemy sobie powoli skręcać, może jeszcze pójdziemy jedną uliczkę. O, już chyba będziemy skręcać właśnie w tą uliczkę, bo tu jest pięknie. Okej, więc musiałam przepuścić pana z psami i napić się wody. Jesteśmy właśnie między Washington Street a 13 Street, czyli 13 ulicą tutaj w Hoboken. I tutaj was będę brała przez takie przejście a la muzeum. Temu właśnie poszłam, skręciłam w prawo. Już idziemy w stronę wody. I tak jak mówię, cały czas jesteśmy na tych minusach, więc nawet nie wymieniłam żadnego minusu życia tutaj, a jest tutaj ich dosyć sporo, ale skończymy na plusach, bo naprawdę to miejsce jest bardzo wyjątkowe i jak widzicie sami na wideo, że jest piękne, to jest bardzo piękne miejsce. Więc pierwszym minusem, jakim ja bym mogła powiedzieć, to niestety jest to, że ten transport z Hoboken na Manhattan, on nie zawsze jest taki 24 godziny, tak jak na przykład Subway, możecie sobie wziąć w nocy Subway. Tutaj niestety
ten transport jest taki trochę, on się w nocy uspokaja, on w nocy nie jeździ. Zależy, to zależy od, zależy jaki pociąg. Ja na przykład ostatnio właśnie miałam taką mini pracę na piątą, na szóstą rano w hotelu na Wall Street, tam niedaleko Wall Street. No i wyobraźcie sobie, że nie mogłam wziąć transportu, bo nie było, więc było tylko tam do 33 ulicy, ale to mi jechało dopiero za 30-40 minut i byłam w sytuacji, gdzie nie byłam w stanie w ogóle wziąć żadnego transportu ani nic. Leoś tutaj, Leoś? Nie byłam w stanie wziąć żadnego transportu ani nic nie wzięłam i wyobraźcie sobie, że byłam bez transportu, musiałam wziąć samochód. No i tak to właśnie wyglądało. Przechodzimy przez taki mini tunel i jest dodatkowa galeria, muzeum, Hoboken Historical Museum. Tutaj jest bardzo ciekawe, można kiedyś zajrzeć, ale przede wszystkim co tutaj chciałam wam pokazać, to jest tutaj Frank Sinatra, jak był młody, jak się urodził i to tutaj miejsce, jak możecie sobie kojarzyć, Hoboken jest bardzo znane przez Franka Sinatra, który się właśnie urodził w Hoboken. No i ten transport tutaj, ale to jest taki mały minus, to nie jest jakiś taki specjalny mega minus. Natomiast jak już jesteśmy na temacie transportu, to muszę wam powiedzieć, że no trzeba płacić za kartę na PATA, tak zwanego PAT, tak się nazywa ta linia, i trzeba osobno płacić i zawsze właśnie to jest uciążliwe, bo w Nowym Jorku można płacić telefonem, a w Hoboken nie wolno płacić telefonem, tylko trzeba fizyczną mieć kartę, którą się tam zawsze gdzieś gubi i w ogóle trzeba za nią płacić osobno, także w Nowym Jorku ja muszę płacić za bilety, plus muszę jeszcze płacić za New Jersey, więc ludzie, którzy mieszkają w Nowym Jorku, płacą raz, tam bodajże $110 miesięcznie, a ja muszę płacić dodatkowe $110 miesięcznie, żeby w ogóle mnie ten transport wziął na Manhattan, więc no to jest taki minus, no bo płacimy podwójnie, tak, mieszkając tutaj. Płacimy podwójnie, więc to jest taki minus, bo jak sobie to zliczycie w ciągu roku, ile ja muszę dopłacać, żeby w ogóle być w przeciągu 5 minut na Manhattanie. O, popatrzcie, się mamy chyba trochę szczęścia, bo nigdy jeszcze będąc tutaj nie widziałam żadnych takich, to nie są statki, to są promy, ferry tak zwane chyba, piękne. No i teraz możecie sobie zobaczyć, sorki, ale pozostałości z choroby się jeszcze odzywają. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak tutaj jest pięknie, ile tutaj jest statków, jak tutaj ludzie chodzą wszędzie i to jest niesamowite miejsce właśnie do mieszkania, jak ludzie mieszkają. Możecie sobie wyobrazić, jakie szczęście mają, posiadają te mieszkania właśnie, o których wam wcześniej wspominałam na vlogu. Kosztują $1 milion, dosłownie w przeliczeniu, bo te mieszkania również mój team kiedyś w real estate się sprzedawał, więc zobaczcie sobie, jakie są piękne statki. Jakie są piękne, nie wiem, statki, promy, chyba promy, nie? Ale duże. Ale fajnie. I tutaj właśnie zrobili takie kolory na podłodze dla ludzi. I widok mamy na Manhattan i mamy tutaj również te mini statki. Hoboken Sailing, czyli można pewnie wypożyczyć taką łódkę i można właśnie popływać tutaj gdzieś po tym Hudson River, bo tutaj jest Hudson River, jak też ktoś z was się orientuje. I można sobie wypożyczyć taką łódź i kurczę, no i patrzcie się, jak to fajnie wygląda, nie? A wilku nas ciągnie. A ja muszę za nim iść. On was prowadzi dzisiaj, ja was nie prowadzę. Także niestety tutaj mamy dog park, też bardzo fajny dog park, on też by chyba chciał być do tego dog park, bo wczoraj tutaj był, ale nie będę go, bo jest straszne słońce o tej godzinie i nie mogę go brać do tego dog park, dlatego że no, jak się domyślacie, tu jest ogromne słońce. Musimy przejść, zrobić to kółko i musimy wracać do domu, bo on będzie zmęczony, będzie się mu chciało pić. Drugi minus Hoboken, mieszkania w Hoboken
jest to, że nie jesteście rezydentami w Nowego Jorku, no i po prostu wam się nic nie należy. Czyli macie to do siebie, że nie możecie chodzić za darmo do szkół, nie możecie chodzić za darmo do biblioteki nowojorskiej i można tutaj wymieniać, że po prostu jesteście rezydentami New Jersey, a nie Nowego Jorku, więc nic się wam nie należy. I podatki też płacicie duże, więc pomimo tego, że płacicie tutaj duże podatki, to wam się nic nie należy w Nowym Jorku. Bo tak, bo nie płacimy tego trzeciego podatku w New York City, tak? Ale tutaj też są drogie podatki, tutaj też się dużo płaci za podatki w ogóle. Więc no, to takie mieszkanie w New Jersey i to jest... Ja to właśnie tutaj od początku nazywałam jak... to jest tak jakby... widzieć ciastko, czyli widzimy ten widok na Manhattan, widzieć to ciastko, ale my nie możemy zjeść tego ciastka. Ja to tak zawsze tutaj nazywałam to mieszkanie w Hoboken, że to jest takie ciastko, ale my tego ciastka zjeść nie możemy, bo to jest ten New York, ten nasz widok, ale my sobie mieszkamy obok. No popatrzcie, no jest pięknie. Wilku, idziemy, chodź. No tu nie powinien sikać. Nie powinien tutaj sikać w ogóle. I to tak, to jest moje takie zdanie na ten temat, że jak już mieszkać, to no i ceny, no i teraz już mamy już trzeci minus. Patrzcie, jak dzieciaczki fajnie są bezpiecznie związane. I mamy już taki trzeci minus życia tutaj, to jest, są ceny są ogromne. Powiem wam, że Hoboken jest bardzo drogie. No i niestety, tak jak już wam wcześniej wspominałam na temat mieszkania, na temat tego typu rzeczy, to właśnie mieszkania to jest bardzo drogo. To jest po prostu bardzo drogo. Jak chcecie mieszkać w Hoboken, to tutaj trzeba mieć worek pieniędzy. I to tak dosłownie. Także jak możecie sobie... Więc tutaj też jest fajny widok. Wiecie co, ja tak to kameruję, ja się zastanawiam, czy w ogóle, czy to będzie fajnie wyglądać, jak ja to będę oglądać. Dajcie mi chwilę, napiję się wody, bo jest bardzo gorąco. Ja się ubrałam jak na jesień i zaraz do was wracam. Sami zobaczcie, jak to pięknie wygląda. O, zobaczcie, ktoś tutaj, to jest chyba taksi, tak mi się wydaje. Można sobie wziąć taksówkę też z Hoboken na Manhattan. No popatrzcie się, jak to jest blisko. To jest, znaczy, to się pewnie wydaje, że to jest blisko, ale pewnie nie jest tak blisko, bo te budynki są takie małe. Ale nie wiem. Musiałabym, nie wiem, wziąć taksówkę i ocenić, ile zajmuje przepłynięcie z Hoboken na Manhattan. Także to jest piękne widoki. Ja to nie wiem, jak to będzie wyglądać w kamerze, ale powiem wam szczerze, że naprawdę ja widzę to na żywo w pięknych kolorach, jak z widokówki, jak po prostu widokówka. Tutaj jest jeszcze taki kawałek, gdzie można sobie, taka mini plaża. mini plaża. I tutaj ludzie, jak widzicie, te budynki, o których wam mówiłam, to ludzie mieszkają, a płacą bardzo wysokie podatki. No nie bójcie się, to wszystko kosztuje. W Ameryce, jak to się mówi, to wszystko kosztuje, to nie jest za darmo, jak się mieszka koło Manhattanu. Także minusy minusami, jest tutaj, ale są też plusy, tak? Do plusów też dojdziemy zaraz. Właśnie ostatnio zaczęłam więcej spacerować po tym Hoboken, bo przez ostatni tydzień byłam chora i powiem wam, te spacery mi bardzo dużo dały. No a takim głównym powodem do wyprowadzki tutaj stąd to są właśnie finanse, bo bardziej się opłaca mi mieszkać w Nowym Jorku, nie płacić za te bilety, mogę iść do szkoły za darmo jako rezydent. Strasznie mam dużo przywilejów jako rezydent. Mogę na przykład sobie teraz sobie zaaplikowałam o mieszkanie Rent Stabilized, czyli takie mieszkanie, które pozwala nam na mieszkanie w dobrych warunkach, ale za o wiele mniejszą cenę. Ale ja wam też zrobię odcinek na temat Rent Stabilized, czyli na temat
takich po prostu tańszych mieszkań w Nowym Jorku. Tutaj są jakieś kajaki też, wypożyczalnia kajaków. Wcześniej tego nie widziałam, tak powiem wam szczerze. Widziałam, że tu są jakieś kajaki, ale teraz widzę, że faktycznie tutaj ludzie mogą wynająć takie kajaki. I teraz tutaj jest ta część zamknięta i będę musiała obkrążyć trochę z Leo i będziemy dalej kontynuować tego vloga i przejdziemy do plusów. Także nie jest tak gorąco, żebyście sobie nie myśleli, nie jest tak, nie ma takiej tragedii, on da radę. Okej, tutaj możecie zobaczyć właśnie, jak ludzie na kajakach sobie pływają, ale super, bardzo fajnie. No i te kajaki są za darmo, także idziemy dalej. Mój Leo to już jest taki trochę zmęczony, wam powiem, się trochę martwię, bo próbuję uciec przed słońcem, ale za bardzo tutaj nie mam jak. A tutaj, jak widzicie, most, te framugi, nie wiem jak to się, nie framugi, to może złe słowo, to jest zniszczone przez wodę. I postaram się tak w miarę szybko dojść do tych, tych drzew, ale tam, ale powiem wam, że nie chcę, żeby mi tutaj Leo padł, bo jest słońce dosyć spore, więc jeszcze prawdopodobnie po drodze pójdę po wodę i skoczę do bankomatu, także dla niego po wodę, żebyście się nie martwili o niego, bo no on jest taki trochę już widać, że zdyszany i zmęczony i już chyba chce uciekać do cienia, więc się zaczęłam martwić i ciężko mi teraz się skupić na nakręceniu vloga. Mają właśnie, jak widzicie, chłopacy boisko, ale takie ogromne boisko do piłki. Jeszcze chwila i będę dochodziła do jakiegokolwiek cienia, dosłownie jeszcze 2 minuty, bo tak jak już wam mówiłam, martwię się o Leo, ale jakoś przeżył. Padnie mi w domu i powiem wam, że będę miała grzecznego pieska w domu. Tutaj też jest bardzo fajna restauracja, taka dosyć znana. Nigdy tutaj nie byłam, ale wiem, że to jest znana restauracja i to się nazywa, ta restauracja nazywa się Blue Eyes. Także jak sobie możecie zerknąć, jest tutaj zawsze bardzo dużo ludzi przez wakacje. No i doszliśmy do tych plusów życia w Hoboken. Moja bateria jest taka dosyć słabsza, więc muszę się trochę streszczać. Ale plusy, jak możecie się sami domyśleć, to jest piękne miejsce, czyste. Piękne, czyste miejsce z fantastycznym widokiem na Manhattan. O, już jesteśmy prawie przy cieniu, także Leo tutaj będzie mieć lepiej. No to jest fantastyczny, o, zobaczcie się, mamy Sinatra, tutaj jego pomnik. No piękne, fantastyczne miejsce, gdzie jest piękny widok na Manhattan. Iśko, nie pokazuj się moim widzom, jak sikasz cały czas. No i to jest taki plus tutaj tego miejsca, że faktycznie ja nigdy nie bałam się wracając z pociągu. Szłam 15 minut do domu, ale nigdy nie miałam takiego jakiegoś, wiecie, stracha, że coś mi się stanie. Wręcz przeciwnie, o 22 było zawsze pełno ludzi i było bezpiecznie. Nie było jakiegoś takiego, wiecie, strachu, że coś mi się może stać. Zawsze miałam takie, kurczę, poczucie bezpieczeństwa, jak tutaj byłam. Nigdy nie odczułam jakiegoś czegoś takiego, że coś mi zagraża albo że jest niebezpiecznie. Jest to bardzo bezpieczne miejsce do życia, ale nie mogę też wam powiedzieć, że nic się nie stanie, bo wiadomo, że życie to jest życie i nigdy nie wiesz, jak się życie potoczy. Także jeżeli chodzi o to miejsce, to jeżeli chodzi o to miejsce, to jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Tutaj też mamy taki mini park w środku z widokiem na Manhattan. Ten park jest zamykany o godzinie 9 każdego dnia. Też jest bardzo czyściutko.
Kolejnym plusem życia w Hoboken to jest przede wszystkim takie życie wieczorne. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dużo, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewna, że to jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy po prostu wieczorem wychodzą tutaj na miasto. Dużo jest tutaj takiego rozrywkowego życia. Taki mini Manhattan, ja bym nazwała to. I pamiętam właśnie, jak się tu przeprowadziłam, to też dużo ludzi mówiło na to mini Manhattan. I faktycznie można spotkać dużo młodych ludzi, można wyjść na miasto, fajne restauracje są. Także jak ktoś z Was się interesuje jakimś takim nocnym życiem, restauracjami, i jakąś takim, coś, żeby coś robić ciekawego, to tutaj w Hoboken można znaleźć bardzo dużo ciekawych rzeczy do zrobienia. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo ludzi przez ten nasz cały spacer przebiegało i tutaj faktycznie bardzo dużo ludzi biega, bardzo. I po drugiej stronie na Manhattanie przy Hudson River też jest takie miejsce, gdzie dużo ludzi biega, a tutaj też bardzo dużo ludzi biega, więc to życie tutaj tętni życiem, o! No i trzeci minus, oczywiście, to jak się już sami domyślacie, to jest bycie blisko Manhattanu, czyli płaci się dosyć spore podatki, ale za to właśnie, że mieszka się blisko Manhattanu. Tu jakiś grill, coś tu się dzieje. Dzisiaj jest piątek, jest dzisiaj przecież jest piątek. Wilkusika. No i właśnie mi się skończyła bateria, także już będę musiała kończyć niestety. I mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. Niestety tutaj muszę już urwać i muszę się z Wami pożegnać. Także mam nadzieję, że ten vlog po Hoboken był dosyć ciekawy. Także jak chcecie jeszcze jakichś kolejnych vlogów, dawajcie mi znać. I do zobaczenia i się z Wami żegnam. Nagrałam tego vloga, ale...